Dobrze, ja się jeszcze odniosę tylko do tych dwóch głosów, które dotyczyły edukacji. Bardzo za nie dziękuję. I zupełnie pełna zgoda, to znaczy kwestia kształcenia nauczycieli, bo to jest zasadniczy problem, tak? Pani poruszyła ten problem związany z akurat z przygotowaniem do pracy z sześciolatkami, ale to w ogóle jest problem. Na szczęście to mogę powiedzieć, że ulega pewnej zmianie, to znaczy powoli zaczyna się przygotowywać do zawodu nauczyciela pod kątem pedagogicznym. Przez lata całe nauczycielami zostawały osoby, które były świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie, to znaczy świetnymi biologami, fizykami, matematykami, polonistami. I różnie bywało z przygotowaniem, z umiejętnością pracy z dzieckiem. To znaczy, jeśli ten zawód wybierały osoby z tak zwanym powołaniem, tak, z pewną osobowością, to oczywiście wszystko było wspaniale. No ale to, znaczy bycie nauczycielem to jest zawód, którego można się nauczyć. To znaczy, z wyjątkiem nauczyciela religii, proszę. To jest tak, ja jestem radykalną przeciwniczką tego, że religia w ogóle jest w szkole, więc pozwoliłam sobie wyłączyć akurat tego nauczyciela z grona pedagogicznego. Natomiast oczywiście, a w szczególności w przypadku pracy z takimi małymi dziećmi, tak, to takie przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne jest kluczowe. I zgadzam się, że jest to chyba ważniejsze niż kwestie infrastruktury i tego, czy jest plac. To oczywiście tak też jest ważne, tak nie wolno o tym zapominać, ale jednak ten żywy człowiek, pod którego opiekę trafia sześcioletnie dziecko, jest najważniejszy. I oczywiście szkoda, że ta dyskusja o obniżeniu wieku szkolnego koncentruje się raczej na tym, tak żeby nie wiem, zaniechać tej reformy, żeby to odsunąć, bo sam fakt przebywania w szkole dziecku sześcioletniemu nie dzieje się żadna krzywda. To znaczy z takiego punktu widzenja socjalnego, socjaldemokratycznego, to czasami nawet lepiej. To znaczy im szybciej dziecko trafia do systemu oświaty, tym szybciej jest szansa na kompensowanie pewnych braków, które wynikają z takiego, nie innego położenia rodziny. Ale żeby to mogło zaistnieć, to oczywiście muszą być świetnie do tego przygotowani nauczyciele. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to ja się zgadzam, to znaczy odbudowa szkolnictwa zawodowego jest absolutną koniecznością. Natomiast myślę, że nie jest to jedyny problem, na jaki warto zwracać uwagę w kontekście edukacji i rynku pracy, bo też takim dominującym dyskursem jest i w ogóle dominującym pytaniem przy tym zagadnieniu jest pytanie, co edukacja robi dla rynku pracy, to znaczy czy system edukacji dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym proponowała odwrócenie tego pytania, to znaczy co jakby gospodarka, tak, jak kreuje się rynek pracy po to, żeby zagospodarować tych młodych ludzi, którzy, no, na których takie, a nie inne wykształcenie wszyscy się zgodziliśmy. To znaczy jeżeli od 20 lat zależało nam na podnoszeniu, na upowszechnianiu edukacji wyższej i podnoszeniu tego współczynnika skolaryzacji na poziomie wyższym, no to teraz nie możemy się dziwić, że osoby z trzema fakultetami nie chcą się przekwalifikowywać na masaży futrowych, na, jakby nie dezawołując żadnych zawodów. No ale jeżeli się rozbudza aspiracje do jak najwyższego kształcenia, to nie można potem się dziwić, że ktoś nie widzi możliwości, żeby się przekwalifikować. Także jakby myślę, że dużo jest do zrobienia również po stronie rynku pracy, a nie wyłącznie po stronie edukacji. Dziękuję bardzo.